Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Dawid Nachajowski, miło mi jest Państwa powitać z Parlamentu Europejskiego w Brukseli. Drodzy widzowie telewizji Trwam, były działacz Partii Zielonych, Alexander van der Bellen, został nowym prezydentem Austrii. Między innymi o zwycięstwie i przegranej jego konkurenta Norberta Hofera w świetle obecnych problemów w Unii Europejskiej będę rozmawiał z Francem Obermayerem, austriackim posłem Parlamentu Europejskiego, reprezentującym w Parlamencie Europejskim frakcję Marine Le Pen, Europa Narodów i Wolności. Serdecznie zapraszam. Szanowni Państwo, zaproszenie do studia w Brukseli przyjął pan poseł Parlamentu Europejskiego Franz Obermayer z Austrii. Hello and welcome, good afternoon, thanks for coming to our studio. Good afternoon, grüß Gott, dzień dobry. Dzień dobry. First of all, I would like... Pierwsze pytanie dotyczy oczywiście wyników wyborów prezydenckich w pańskim kraju. Wygrał je Alexander van der Bellen. Zaskoczenie? Jak pan to ocenia? To był ciężki wyścig. Do zwycięstwa było już bardzo blisko. Van der Bellen otrzymał o 30 tysięcy głosów więcej niż nasz kandydat. Dla mojej partii była to, powiedziałbym, sensacja, ponieważ byliśmy przeciwko reszcie austriackiego establishmentu. Było to tak naprawdę dla nas i Norberta Hofera wspaniałe zwycięstwo i sukces. Oczywiście składam gratulacje zwycięzcy van der Bellenowi. I jakie teraz panują nastroje w Austrii po zwycięstwie van der Bellena? Jeśli ktoś śledził kampanię wyborczą, to mógł zauważyć, że van der Bellen znacząco odróżniał się od naszego kandydata. Próbował reprezentować resztę Austriaków, ale prawda jest taka, że ten polityk ma niezwykle interesującą historię. Studiował jako komunista, wyrzucono go z partii socjalistyczno-demokratycznej. To naprawdę interesujące, w jaki sposób będzie wykonywał swoją pracę, aby być prezydentem wszystkich Austriaków. To niezwykle trudne, aby być prezydentem dla wszystkich. Tak, on powinien spróbować, ponieważ prezydent, który reprezentuje nasz kraj, jest wybierany w wyborach bezpośrednich. Myślę, że ciekawe będzie oglądać, jak on to zrobi. Pozwoli pan, że w kontekście wyników wyborów powiem o myśli związanej z Brexitem. Pomyślałem, że z nowo wybranym prezydentem mogłoby być trudno zrealizować w przyszłości podobny pomysł w Austrii, referendum w sprawie wyjścia bądź opuszczenia Unii. Co pan o tym myśli? Powiedziałbym, że to nie jest zadanie leżące w gestii prezydenta. Trzeba być bardzo ostrożnym, aby nie wspierać tylko jednej strony. Ogólnie rzecz biorąc, dyskusja na temat opuszczenia Unii Europejskiej przez Austrię nie jest teraz przedmiotem dyskusji w naszym kraju. Tak jak zawsze mówimy, to jest ultima ratio, czyli ostateczny środek, który można zastosować, gdyby nasza obecność w Unii przestałaby być opłacalna. A jeżeli chodzi o kompetencje prezydenta w Austrii, czy pełni on głównie funkcję reprezentatywną, czy może pozwolić sobie na prowadzenie własnej polityki? Od 1929 roku austriacki prezydent nabył bardzo wiele praw, wprawdzie nieużywanych w ostatnich latach. Jest szefem armii, a w przypadku wystąpienia poważnego niebezpieczeństwa dla naszego państwa, prezydent ma uprawnienia do tego, aby zdymisjonować rząd. Na przykład pojawiło się tego rodzaju pytanie w 2015 roku, kiedy zmagaliśmy się ze swojego rodzaju inwazją imigrantów. Bardzo wielu z nich przeszło wówczas przez Austrię, nie zwracając uwagi na granice. Nikt z rządu się tym nie zajął, tak więc wymieniłem tutaj niektóre kompetencje, które leżą w gestii prezydenta Austrii. Prezydentem Austrii mógł zostać Norbert Hofer, człowiek o poglądach konserwatywnych, ale on przegrał wybory. Jaki był jego program polityczny, który chciał zrealizować? Po pierwsze, słowo konserwatywny. Nie wiem, czy to jest właściwa definicja, którą można by było przypisać Norbertowi, ponieważ słowo konserwatywny zawsze próbuje się porównać z tak zwaną partią konserwatywną, ale nie przykłada się tutaj należytej uwagi do tradycji, w szczególności do tej rzymskokatolickiej. Tak więc to słowo trudno zdefiniować w tym kontekście. Ja bym opisał Norberta Hofera jako osobę, która ma poczucie dużej odpowiedzialności przed społeczeństwem. To patriota i otwarty człowiek, dlatego zagłosowało na niego prawie 50% Austriaków. To był kandydat naszej partii, nie tak jak pan van der Bellen, który powiedział, że jest niezależny, ale wspierany przez socjalistów, konserwatystów w Austrii, komunistów i oczywiście zielonych. Tak więc powiedziałbym, że osobowość pana Hofera dała mu prawie 50% poparcia i wielki sukces dla naszej partii.
Jakie było jego stanowisko w sprawie polityki imigracyjnej w Unii Europejskiej? Jest za przyjmowaniem migrantów, czy też nie? Pod tym względem jest numerem dwa w naszej partii. Politykiem, który podkreślał, że sprzeciwia się niekontrolowanemu napływowi migrantów. Zaproszenie wystosowane przez panią Merkel było katastrofą. Dlatego nasz kanclerz Werner Faymann musiał zrezygnować. Ludzie w Austrii są zdenerwowani. Mamy 700 tysięcy niesprawdzonych migrantów, którzy przechodzą przez Austrię. Są jak armia, a nasz rząd spał. Tak więc myślę, że nasz program polityczny dotyczący imigracji ma wiele interesujących punktów, które przedstawiamy obywatelom, na przykład żadnej masowej imigracji. Musimy wiedzieć, kto przybywa do naszego kraju. Tylko jak teraz to sprawdzić przy tylu oszustwach, jeśli chodzi o podrabianie dokumentów tożsamości? To jest właśnie pytanie. Nie można tego zrobić, jeśli pozwoli się 700 tysiącom migrantów po prostu maszerować przez Austrię. Mamy zbyt wiele problemów. To, że mamy 100 tysięcy ludzi, którzy zostali w Austrii, to zbyt wiele dla mojego kraju. 100 tysięcy ludzi to połowa mieszkańców mojego rodzinnego miasta. Polityka imigracyjna prowadzona była w zły sposób. Mamy inne pomysły. Nie chcemy w Austrii społeczności, które stwarzają zagrożenie. Nie chcemy społeczności złożonych z muzułmanów fundamentalistów. Mamy takie w szczególności we Wiedniu. Subsydiowaliśmy muzułmańskie przedszkola we Wiedniu. Mamy w naszym kraju niebezpieczne struktury. Nie podoba nam się wprowadzanie prawa opartego o szariat w Austrii. Wiele spraw idzie w niewłaściwym kierunku. A obawia się pan o swoje własne bezpieczeństwo, jeżeli Austria zgodzi się na przyjmowanie imigrantów w wymiarze proponowanym przez Komisję Europejską? Pewnie, że tak. Zrobiliśmy już bardzo wiele. Wykonaliśmy kawał dobrej roboty, ale stale musimy kontynuować nasze wysiłki, ponieważ wiele jest jeszcze do załatwienia. Sto tysięcy osób w zeszłym roku, nie mamy dla nich domów, opieki społecznej. Musimy na tych tak zwanych nowych Austriaków wydać sporo pieniędzy. Siedemdziesiąt procent ludzi przybywa z całego świata, Afganistanu, Afryki Północnej, tak więc należy doprecyzować. Z jednej strony mamy problem uchodźców, a z drugiej tych, którzy chcą polepszyć swój ekonomiczny byt. Tak, zgadza się. Austria zawsze miała otwarte granice dla prześladowanych uchodźców. Zrobiliśmy wiele dla Czech czy Węgier. Ale to jest właśnie migracyjny system społeczny. A teraz z nowym prezydentem, jak powinien zachować się rząd Austrii, mając na uwadze pomoc migrantom? Wysłać pieniądze na Bliski Wschód czy do Afryki Północnej? Udzielić pomocy humanitarnej? Wiele spraw powinno być załatwione. Zastanawiamy się, dlaczego Unia Europejska tak długo spała. Nie było żadnych rozwiązań. Byliśmy wszyscy przytłoczeni tą inwazją. Widzieliśmy to już w południowych Włoszech, widzieliśmy, że to nadchodzi, ale także spał nasz poprzedni rząd. Unia Europejska spała. Nie mamy żadnych kontraktów, traktatów, aby odesłać z powrotem do Afryki Północnej ludzi, którzy nie są prawdziwymi uchodźcami. Po prostu przespaliśmy. W Grecji jakiś czas temu pojawił się wielki problem z migrantami. Przez wyspę Lesbos ludzie dostawali się do Unii Europejskiej. Dlaczego, pana zdaniem, nie odsyłano wielkich rzeszy z powrotem? To jest dobre pytanie. Trzeba zapytać o to pana Junckera i innych ludzi, na przykład z Frontexu. To nie jest prawdziwy front office.
A nie uważa pan, że wówczas to greckie władze nie były dostatecznie przygotowane? To była kombinacja wielu okoliczności. Grecja nie była gotowa i przygotowana w odpowiedni sposób. Pomyślano, że wyśle ich się przez szlak bałkański do Austrii, do Niemiec. Viktor Orban zaproponował klarowną politykę. Gratulacje dla niego, że zrobił to dla swoich obywateli i kraju. Bardzo dobrze rozumiem kraje Grupy Wyszehradzkiej, którym nie podoba się przyjmowanie każdego migranta przybywającego ze wschodu czy Afryki Północnej. A jak pan ocenia propozycję nowego europejskiego systemu azylowego? Politycy domagają się zmiany systemu dublińskiego w świetle na przykład greckiego problemu. Jak pan oceni stały mechanizm relokacji uchodźców? Mój kraj wykonał sporo pracy. Przyjęliśmy już 100 tysięcy ludzi. Myślę, że to nie jest dobra droga, aby mówić państwom członkowskim, aby wzięły taką liczbę czy też inną. Rozumiem, że kraje Grupy Wyszehradzkiej się boją. Rozumiem to doskonale, gdyż mój kraj wziął na siebie wiele problemów społecznych czy religijnych i dlatego moim zdaniem umowa z Turcją i propozycja Komisji Europejskiej, na przykład propozycja, aby karać kraj za odmowę przyjęcia kwotą grubo ponad 200 tysięcy euro. Było słychać na ten temat ostatnio podczas sesji plenarnej w Strasburgu. To była propozycja i myślę, że to nie jest do zaakceptowania. W szczególności, jeśli by powiedzieć do małych krajów, płaćcie albo bierzcie. To jest moim zdaniem nacisk, który nie popchnie Unii do przodu. Myślę, że ludzie przez to zdenerwują się na Unię Europejską. Nie wiem, czy im się to spodoba, zdenerwować ludzi i rozzłościć. A w świetle decyzji Rady Europejskiej podjętych podczas poprzednich szczytów w Brukseli ustalano warunki umowy Unii z Turcją. Jak pan to postrzega? Turcja to dobry partner dla Unii, mając na uwadze jej zwyczaje kulturowe, prawa. Unia Europejska postawiła też jedną z kart w postaci liberalizacji wiz dla Turków. Wielu ludzi postrzega Turcję jako kluczowego partnera w sprawie, o której rozmawiamy. Myślę, że Turcja w tej sprawie nie jest dobrym partnerem. Obecnie ten kraj ma wiele problemów. Nie akceptują na przykład fundamentalnych praw obywatelskich. W Turcji toczy się wojna domowa, jest tam wiele nacisków na dziennikarzy, tak więc dzieje się tam wiele. Nie powinniśmy tego akceptować. A widzi pan inne rozwiązanie w obecnej sytuacji? Nie powiedziałbym, że jest to kontrakt z Turcją, ale układ. Chodzi o ocalenie życia politycznego Angeli Merkel. Taki jest tego kontekst. Pani Merkel potrzebuje transakcji, aby zatrzymać tak zwaną imigrację, ale my widzimy w międzyczasie, że Turcja gra bardzo sprytnie. Odsyłamy jej na przykład tysiące uchodźców, a ona przysyła nam w zamian starych, chorych i samotnych ludzi, a ci tak zwani dobrze wyedukowani nie są upoważnieni do przyjazdu do Unii Europejskiej. Tak więc myślę, że Turcja prowadzi bardzo chytrą grę, nie jest zbyt poważnym partnerem dla Europy i myślę, że Europa powinna być wystarczająco silna, aby sama chronić własne granice. Przypomnijmy, kto negocjował tutaj w imieniu Turcji. Prezydent Erdogan i premier Davutoglu, ten ostatni już nie rządzi. Dlaczego pana zdaniem? Myślę, że to jest sprawa Turcji, w jaki sposób dokonuje się tam zmian. Ale moim zdaniem trudno jest prowadzić interesy z krajem czy rządem, który jest tak elastyczny, kiedy zmienia się partnerów czy też swoich przedstawicieli. To jest ustrój sułtański, a nie prezydencki. Tak więc zawieranie poważnych porozumień z tureckim rządem jest bardzo trudne. A obawia się pan tej liberalizacji wizowej dla Turków? Nie do zaakceptowania. Dla nas nie, dlatego że to otworzy kolejną falę imigracji.
Tureccy obywatele mogą przybyć do Europy na kilka miesięcy bez wizy. Nikt nie wie, czy zostaną z rodzinami, czy mają przyjaciół w Niemczech, Austrii, czy innej części Europy. Być może przybędą tutaj kurdyjscy bojownicy, czy prześladowani Kurdowie. Tak więc mamy bałagan, jeśli chodzi o emigrację z Turcji. Nie do skontrolowania. Ściągamy do Europy społeczne i polityczne problemy Turcji. Tutaj poruszono też sprawę otwarcia nowego rozdziału negocjacji akcesyjnych. W długoterminowej perspektywie widzi pan członkostwo Turcji w Unii Europejskiej? Według mnie powinniśmy być uczciwi w Europie, szanować Turcję jako historycznie silny naród wraz ze swoją rozwiniętą kulturą i rozmawiać z tym krajem otwarcie i szczerze. Nie może to być jednak specjalne partnerstwo z Unią Europejską, jakie mają inne kraje. Myślę, że większość państw w Europie nie chciałoby Turcji jako członka Unii Europejskiej, ponieważ mogłoby to zniszczyć Unię Europejską. Należy mówić otwarcie i nie rozmawiać o kolejnych rozdziałach, o tym czy o tamtym, tylko wyraźnie zaznaczyć, że możemy być dobrymi przyjaciółmi, możemy współpracować, zawierać umowy, partnerstwa, ale Turcja nie może być członkiem wspólnoty. Musimy być w porządku wobec obywateli Unii, ale też Turcji. Rozmawiamy w tym odcinku na temat wyników wyborów prezydenckich w Austrii, problemów związanych z migracją, ale sprawa Brexitu jest również dla obywateli Unii Europejskiej niezwykle istotna. Czy wyjście Wielkiej Brytanii ze wspólnoty jest dla obywateli Unii Zjednoczonego Królestwa opłacalne? W trakcie naszej kampanii otrzymywaliśmy negatywne uwagi i rekomendacje od pana Schulza, jak od najważniejszego nauczyciela w Europie, mówiącego Austriakom, jak mają głosować. Pan Juncker mówił Austriakom, czy mają głosować, czy nie. W obecnych wyborach prezydenckich? Tak, w najnowszych wyborach. W wyborach prezydenckich pan Schulz był niedopuszczalnie zaangażowany, wręcz nie chciał zaakceptować pana Hofera. Była to jego prywatna opinia, czy mówił jako przewodniczący Parlamentu Europejskiego? Myślę, że to nie jest jego prywatna opinia. Mówi jako przewodniczący Parlamentu Europejskiego, nie szanując suwerenności państwa członkowskiego. Nie będę udzielał komentarza w sprawie Brexitu przed referendum. Brytyjczycy powinni swobodnie zadecydować. Uważam, że traktowanie państwa członkowskiego w ten sposób będzie bardziej właściwe i uczciwe niż udzielanie jednostronnych komentarzy, czego należy oczekiwać i czego chcemy. Wracając do tematu Austrii, takie działanie Niemca lub przewodniczącego Junckera dla tak małego kraju uważam za bardzo zły i arogancki przykład. Takim działaniem nie zdobędzie się większego poparcia wśród obywateli Unii Europejskiej. Tak się składa, że wśród brytyjskich polityków wystąpiły podziały co do tego, jak głosować w referendum. Były burmistrz Londynu Boris Johnson za Brexitem, Nigel Farage za Brexitem, a premier Cameron będzie zachęcał ludzi do głosowania za pozostaniem Zjednoczonego Królestwa w Unii. A gdyby był pan Anglikiem, jakby pan zagłosował? Tak jak powiedziałem, nie będę tego komentował. Brytyjczycy powinni zadecydować sami, a reszta Europy nie powinna się w to wtrącać, nie powinna komentować i pozwolić Brytyjczykom zadecydować. Wielkimi krokami zbliżają się wybory prezydenckie we Francji. Pana zdaniem istnieje potrzeba organizowania referendum w tym kraju w przyszłości? Myślę, że jest to pytanie do francuskich obywateli. To oni muszą zadecydować. Uważam, że nie należy się bać, pytać ludzi. Jest to jeden z postulatów naszej partii. Dlaczego nie zapytać ludzi, wierzyć w nich, dać im szansę przeprowadzenia referendum?
W niektórych referendach frekwencja może być bardzo niska. To zależy. Jeśli rząd boi się wyniku wyborów, to nie uzyskuje dostatecznego wsparcia. Każdy rząd powinien być na tyle uczciwy, aby wspierać referendum, by motywować ludzi do uczestnictwa i nawet jeśli jest to małe referendum, to musi być zaakceptowane. Dziękuję bardzo za przybycie do studia i za rozmowę. W Brukseli w dzisiejszym był pan poseł Parlamentu Europejskiego Franz Obermeier z Austrii. Thank you very much for coming to this studio. Rozmawialiśmy między innymi na temat wyników ostatnich wyborów prezydenckich w tym kraju. Dziękuję za wspólną dyskusję i serdecznie dziękuję państwu za uwagę i zapraszam do obejrzenia kolejnego programu z Parlamentu Europejskiego. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica.